Бой начинается. Cześć, tutaj Dark Defender, witam w kolejnym odcinku Epic Battles. Dzisiaj na tapecie obiekt 261, artyleria 10 tieru z drzewka radzieckiego. Tak. Teraz Rosja, wcześniej Związek Radziecki. Wielkiej różnicy nie ma. Ciągle czerwoni. W każdym bądź razie stworzyli bardzo fajną artylerię. I właśnie po iluś tam bitwach udało mi się zdobyć asa. I to w bardzo fajnym stylu, podobało mi się. A później zauważyłem, że oczywiście zapytno, że jadę na zestawie klanowym, na Clan Warsowym, czyli mam załadowanego golda na fulla, zestaw naprawczy na wszelki wypadek pełny i racje żywnościowe oraz paliwko, które przyspiesza moją mobilizację. W każdym bądź razie, grając artylerią, trafiliśmy na Elhalów. Bardzo dobra mapa dla artylerii. Jest parę miejsc, w których trzeba być, żeby dobrze trafić i nie przejmować się przeciwnikiem. Po zmianach mapowych, przed zmianami, czyli na przykład w tym miasteczku na środku, na górce, w zasadzie nigdzie nie jechałem, tylko od razu celowałem tam w dół na zjeżdżające czołgi, bo tam było bardzo fajnie do walenia, bo zdążyło się załadować tą artylerią. Artyleria ładuje między 25 a 30 sekund, tak, w zależności od wyszkolenia załogi i sprzętu, jaki się na nim ma. Podstawa oczywiście to doładowanie. Trzeba mieć jak najbardziej i celowanie. No i siateczka oczywiście. Tam mam na wypas, tu się nie da wentylacji zamontować, więc dlatego taki zestaw. Najważniejsze to celować na siodełko. Tu mi pocisk gdzieś zniknął, w ogóle nie wiadomo gdzie. Wyszczeliłem. A poleciał sobie gdzieś, cholera wie, tylko WG wie gdzie. Jak gracie czołgami, to nie jeździcie tędy, chyba że czymś szybkim, bo tacy dobrzy artyleryści wiedzą od razu, co bić, kogo i za karę dostajecie po dupach, bo tu tylko tak można nazwać. Dla mnie oczywiście darmowy damage, a dla was ból, łzy i przekleństwa i zabita załoga. Proszę. No, nie wiem. To akurat jest żółty, więc pewnie nigdy nie grał artylerią, więc nie wie, że w takim miejscu się nie stoi. A jeżeli już, to ruszajcie się lewo, prawo, tak jak ta, jak panterka na dole, S100. Ona się rusza i na pewno z 261 jest problem, ponieważ ma bardzo, bardzo mały, praktycznie chyba nie ma mniejszego kątu odchylenia lufy na boki. Jest to bardzo mały kąt, więc trzeba często się przestawiać. Chłopaki krzyczą, żebym zabił tą właśnie JP, ale nie wiedzą, że ja nie mam tam po prostu kąta do strzelenia. Ta artyleria ma bardzo... O, proszę zobaczyć, to też piękne strzał, poza w ogóle kółkiem. Więc dziękujemy naszym serwerom za dbanie o graczy. No i kontynuujemy, bo przecież ja się nigdy nie poddaję. Znowu to jakiś głupi celownik ucieka. Niestety tutaj, jak jesteście schowani za tą skałą, taka artyleria jak moja jest, nie poradzi sobie. Musielibyście wyjechać bardziej, żeby się coś udało załatwić. Tak jak właśnie teraz, tak jak panterka, już zawsze coś tam można przychwycić, ale ta E3 tu już zrobiła w ogóle fajnie. Prezent dla mnie, bo dzięki niej sobie dużo damage zrobię i jeszcze kolega któryś tam strakował ją, więc pięknie oberwała za 600. Nie jest to jakieś maksimum. Pamiętajcie, że w artylerii Gold nie ma większego przebicia, ma po prostu większego splasha. Takie samo przebicie jak zwykła, więc tak naprawdę wiele mi to nie zrobiło różnicy.
Bo tu i tak, jak widzicie, większość strzałów po prostu wchodzi bezpośrednio. To nie był bezpośredni, ale te 2 metry zrobiły swoje. Także elektronika mocno oberwała. No, mam na tej załodze perków 2,5 gdzieś, czyli na pewno mam towarzyszy broni zrobionych. Na pewno mam żarówkę na dowódcy, na pozostałych jest... Co ja tam mam? Kamuflaż na 100%, tak, tak, tak. No i ta trzecia to już za indywidualnie, warto właśnie dać sobie na celowniczym. Na przykład tam większe te uszkodzenia modułów czy załogi, bo z artylerii to jest naprawdę fajna sprawa. Także możecie sobie tam narzekać na artylerię. Ja też na nią narzekam, ale jak nią gram, no to staram się wycisnąć ostatnie soki z niej i tu mi się udało. Zobaczyłem na minimapie, że prawa strona, wschód jest czysty, te 54 pięknie być. Jechało, podskutowało, więc wiem, że tam nic nie ma. I w tym momencie mogę się przestawić na K5, K6, gdzie stamtąd będę miał dużo lepszy strzał na ten tak zwany przepychacz, siodło przez innych nazywane, albo podobnie. Jak klan, jaki klan, taka nazwa. To jest jedna z ostatnich bitew, zrobiłem wczoraj czy przedwczoraj. Patrzył jeszcze 80. No niestety te 5-4 się odjarało. Ale bijemy dalej. E75 dalej wystawia dupkę i zaraz nią oberwie. Nie zauważyło do tej pory. Jest już na 9 tierze i dalej nie wie, że żeby coś zrobić, to trzeba się schować bardzo bliziutko skały, tam trzeba stać. Ta artyleria ma niski poziom. No, nie zdąży wycelować, ani załadować tego WTF-a. Właśnie tak jak widzicie, ta V-ka robi to idealnie, nie jestem w stanie nic jej zrobić. Za to znowu E3, czy to E75 po prostu. Panowie mają 10 tiery i takie błędy, jakie robią, to po prostu masakra. Tu niestety nie wyszło. Pocisk przeleciał, no nie zawsze lata tam, gdzie by się chciało. Na razie jest remis. Cienko to wygląda, bo oni mają dużo TDK z każdej chwili. Mogą prać równo. Tu się oczywiście fakują bez sensu. No, drugi strzał w tej grze za 60 parę HP. No to dlatego właśnie, że ten splash jest taki mały. Pocisk nie dolatuje, bo ma rosyjskie pociski. Na pewno są produkowane w Chinach. Więc z jakości po prostu tragicznej. Nie ma co narzekać, tylko strzelać. Jak panterka ta jest, to chowa się. A jest takie pół na pół, więc ja często biorę ryzyko i strzelam. Tym razem się nie udało. Nie wiem, jak jeszcze ten Conqueror. Na razie jestem na 8 tierze. Nie, przepraszam, Conqueror. W sumie tak, to chyba jest Conqueror na 10 tierze brytyjski, ale on ma najlepszy kąt do padania z 10 tier. Często wpadają pociski tam, gdzie inne arty nie mogą wcisnąć. Ale no, dajemy sobie radę. Mamy 3000 obrażeń do tej pory. Wyszczeliłem przy 9-11 pocisków. No, tu już nie mam co robić. Chłopaki się postarały, wyczekały i to jest ważne. Wyczekajcie, aż artyleria skruszy przeciwnika, wtedy bijcie. Bo inaczej ich artyleria skruszy was i rola się odwróci. Bardzo dobre zachowanie E5 i tego WTF-a, którzy tam po prostu
sprawowali pieczę. Już nie wspomnę o IC-8 czy E-75, które nie wiadomo po co tam stoją. Tu jest fajna sprawa, popatrzcie się. Co WZ-a robi z obiektem? Oni się tu przytulają. Nawet nie są w plutonie, więc nie wiem, muszą się kochać. Popadanie. Obiekt dostał, zanim ruszył. Nie miał być może żarówki. Jak macie żarówkę i wiecie, że jest artyleria, zaświeci się wam żarówka. W nogi. Tyle mogę wam powiedzieć. Bo ja się mogę tam gdzieś czaić. Jest IWZ-teczka znowu. Nie wiem, co robi. Chyba pijana jest albo co. Bo takie coś to masakra. Zresztą później zobaczycie, że robi wiele innych rzeczy. Jest popadanie. Znowu teraz zablokowana bloku bez sensu po prostu. Szkoda, że troszkę wcześniej nie zobaczyłem tego obiekta, bo bym strzelił między nich. Poraziłbym jednym strzałem obu. Zrobiłbym wtedy jeszcze więcej damage'a. Ale nie jest źle, oni znikają. Trzeba tu grzecznie czekać, bo oni zaraz się pojawią. Zobaczcie, nie wiem, ten obiekt jedzie. Tym razem, o, jak się przyklejają. I ja proszę, co to? Pięknie. 1000 za jednym strzałem, to mi się podoba. No a nie, nie udało się ich załatwić. Miałbym bombardiera. Niestety nie mam. Już mam na innej artylerii, ale to by było coś pięknego, gdyby jeszcze się ta 95 przykleiła do nich. Byłoby coś pięknego, ale koledzy ubili mi ich, niestety. I tak wyszło, no co ja zrobię, kurczę. Teraz miałbym strzał, gdybym zdążył załadować, nawet na ślepo bym mówił obu. Właśnie tak miałem przycelowane, żeby ich tam prasnąć. Ale moi chciwi koledzy z łatapakiem na czele po prostu zrobił swoje. Dostał sobie Top Gana bezczelny. Ja na razie dwa te kilki mam. No i fajnie jest, bo mam 6000 damage'a, no. Wyspotowałem artylerię. Batchat myślał, że się schowa, a tutaj moja ruska maszynka pokazjała, potrafi. Tu zrobił błąd, Batchat. Musi coś bez sensu. Powinien zjechać na dół. Wtedy bym go nie zestrzelił. Nie wiem, nie był załadowany. Być może mógł spokojnie strzelać. Więc, że mam tyle damage'a, to jeszcze mam wyspotowanego jednego. Naprawdę bardzo fajnie mi się bitwa ułożyła. Jak Tigerek jeszcze oberwie, biedny, będzie okrążony. Pomimo tego, że jest okrążony, próbuje się ruszać. I to zawsze ucieka. Ruszać się non stop. I to by było na tą bitwę, w której zrobiłem 7600 damage'a asa pancernego. Długo na to czekałem. Jestem na topie. Najwięcej punktów doświadczenia ze wszystkich. Wystrzeliłem 17 razy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.